Cześć, super, że jesteście z nami. Dzisiaj Krzysiek. Cześć. I ja, czyli Gabriel Siemka. Dzisiaj och literatura, czyli porozmawiamy sobie, jak nazwa cyklów sugeruje, o literaturze. I dzisiaj naszym bohaterem jest Leszek Herman. I jego szachownica. I jego szachownica. Wziąłem krzyż pański, bo jakby one się trochę łączą, nie? Znaczy... Tak, tak, łączą się i poza tym jakby tytuł sugeruje, że mogliśmy mieć faktycznie jakiś krzyż pański z tymi powieściami. I powiedz mi, miałeś? To czy pod tym względem miałem, gdyż prowadziłem rozmowę z Leszkiem, a książkę otrzymałem w PDF-ie 20 godzin przed spotkaniem. Okej, okay, ale to możemy trochę porównać jakby wrażenia pod tym względem, że ja też prowadziłem spotkanie z Leszkiem i wydawca miał mi wysłać książkę dużo wcześniej, ja dostałem ją tam chyba ze 4 dni przed. No, no ale to moja anegdota jest taka, że wydawca mi wysyłał tą książkę. I przyszła ten dzień, nie, przyszła, ale nie byłem w pracy, gdzie przyszła książka. Przyszedłem do pracy i otwieram ten karton, myśląc pewnie Leszek, jak to Leszek, walnął, ale patrzę, że nie jest gruba ta paczka. I masz już nadzieję. Tak, otwieram paczkę, patrzę, a to książka Murakamiego, która, jakaś rozmowa, która tam wychodzi za 2 tygodnie, a nie Leszek Herman, więc... No tak, no Leszek Herman jeszcze wspomagać PDF-em. Leszek Herman jeszcze z Murakami nie rozmawiał. No, tak. Chociaż to może jest jakiś pomysł na jakiś crossover, jeden z najgłośniejszych w literaturze. No dobra, to Krzyż Pański ukazał się z kolei w zeszłym roku i tutaj, jak Krzysiek zauważył, mamy pewne nawiązania, głównie ze sprawą bohaterki Karen. Tak, niemniej jednak, jak nie czytaliście Krzyża Pańskiego, a chcecie szachownicy, to no, jakby to... spokojnie dacie radę, no, nie? Efektownie to zrobiłeś. Państwo nie widzieli. Jak kurde, to... myślałem, że poleci tam bardziej dalej. Był upadek literatury. Tak. Krzyża Pańskiego. Więc zostaje nam szachownica. Tak, zostaje nam szachownica. Mamy dwa wątki czasowe. Tak, tak. Jeden historyczny, który sam Herman określa mianem romansu historycznego. Zgadza się. Powiedzmy, że to coś innego. I drugi taki bardziej już sensacyjny, bardziej typowo, nie wiem, thrillerowy. No, też taki, przygodowy trochę, taki tak, skarb narodu. Też jest tam kryminałem, nie? Tak, do końca, nie? Więc tak. I one są zupełnie różnie pisane, co mi się spodobało jakby, nie? Bo... Tak, chociaż tak zatrzymam się na sekundkę przy tym właśnie sposobie pisania, bo ciekawa jest sprawa taka, że jednak Herman nie przesadza ze stylizacją tego języka, jeżeli chodzi o ten wątek, który się dzieje gdzieś tam w połowie XIX wieku, no nie? To, bo tak się trochę obawiałem, że mogłoby się tak gdzieś to skończyć, no nie? Żebyśmy mieli bardzo kwiecisty język, dużo jakiejś tam inwersji i tak dalej, ale jednak tego nie robi. Tak, tak. Ale jakby zachowuje jakiegoś ducha czasów, nie? Znaczy oddając realia, w czym on jest dobry, nie? Jakby ten jego research gdzieś tam zawsze jest taki, że stara się, żeby to było wierne, choć jak sam mówił, te czasy trochę zmiksował, nie? Żeby pokazać te rzeczy, na które mu chodziło. Więc mamy tutaj ten wątek historyczny taki, poznajemy kobiety Pomorza Zachodniego, bo o to mu gdzieś tam chodziło. A w tym wątku sensacyjnym, który dzieje się w Stanach Zjednoczonych praktycznie przez całą powieść. Tam później się przenosimy. Tak, dosłownie na chwilkę. Z powrotem na Pomorze Zachodnie. To dla mnie jest najbardziej taka dynamiczna powieść Hermana pod tym względem, nie? Ten fragment. Nie? Tam jakby dzieje się, dzieje, to jest ucinane za każdym razem, jak w takich serialach, że kula w drodze się zatrzymuje i przenosimy się z powrotem. Tak. Indiana Jones nie jest przygnieciony kulą, nie, tylko ścięcie i... Tak, tak. No, i flashback. Co Herman mówił, że się nauczył od Kinga, to czy z tego poradnika Kinga, więc... Tak, to też się z tym jego wypowiedziem spotkałem i tutaj może na chwilę jakby tak skupimy się na o czym w ogóle jest, no nie? Bo mówimy tutaj jakby o dwóch planach czasowych i o tych odniesieniach do Morza Zachodniego, XIX wieku i tak dalej. Generalnie jakby cała intryga zaczyna się od aukcji, no nie? Od tego, że Karen razem ze swoim chłopakiem Patrykiem, których jeżeli czytaliście właśnie Krzyż Pański, który przed chwilą odrzuciłem, żeby mnie za bardzo tutaj nie uwierał, to tam mogliście ich spotkać po raz pierwszy, ta znajomość nie jest jakby konieczna. Oni są na aukcji gdzieś tam na wschodzie Stanów Zjednoczonych. Generalnie są na wakacjach w ogóle. Tak, tak. I trafiałem na aukcję tajemniczej skrzynki, w której teoretycznie znajdują się przybory związane z polowaniem na wilkołaki, nie? Wampiry.
Tak, tak. No, walki, wampiry, wilkołaki. To, co kluczowe, to ta szkatułka pochodzi z Pomorza Zachodniego, dokładnie. A Karen jakby z tym regionem jest związana, co ją motywuje do... Do poznania tej historii. Iścia grubo w aukcji. Tak, tak. I przewalenia swoich oszczędności. No i generalnie ta szkatułka się staje takim punktem wyjściowym do, powiedzmy, całej intrygi, która się, no jakby sięga właśnie tego Pomorza Zachodniego i gdzieś tam połowy XIX wieku, nie? Więc te narracje lecą takie. No, ale też jest związana z historią Stanów Zjednoczonych tak. Już, nie? Bo tak, tak. Więc tutaj, jeżeli... Emigranci ją sprowadzili po prostu. Tak, więc jeżeli lubicie takie wątki, właśnie rodem trochę z jakiegoś Skarbu Narodów, czy jakichś innych filmów przygodowych, no nie wiem, tam Indiana Jones to może nie jest dobry punkt odniesienia, ale taki feeling trochę jest momentalnie. Ten Dan Brown, nie? Klasyczny, tak, nie? Jest tak. Ten. Choć to, co jest u Leszka, nie ma u Dana Browna, ostatnio jakieś takie fajne, fajnie ktoś mi zwrócił na to uwagę, że u Dana Browna oni wszyscy tak poszukują tego, tej tajemnicy, a nikt nie używa Google'a, nie? Tak. Tak, a tak, tutaj jednak tak. Oni mają dostęp do tego Google'a i jakby korzystają, nie wszystko da się przez Google'a znaleźć, nie? Ale jakby no to sporo ułatwia. To jest faktycznie taka naturalna kolej rzeczy, że w pierwszej chwili w ogóle Karen albo Patryk sprawdzają coś na smartfonie, no nie? Więc to faktycznie tutaj Leszek Herman się nie boi czegoś takiego. I to ja bym wrócił jeszcze na chwilę do kwestii jakby konstrukcyjnych, bo faktycznie tę zmianę jakby w pisaniu u Hermana widać od czasu tej powieści Sieci Widma, bo on tam też dosyć mocno się bawił w szatkowaniu tych rozdziałów i porcjowanie tej akcji. I tutaj no, myślę, że no i w Krzyżu Pańskim też wcześniej było to doprowadzone już do takiej naprawdę perfekcyjnej maniery wręcz, nie? Że tutaj jeszcze dość, że ucina w dobrych momentach, to jeszcze dodatkowo dochodzą w pewnym momencie jakieś poboczne postaci na chwilkę, które to dynamizują, nie? Więc to się czyta w ogóle na wydechu, tak całość. Tak, tak. A przy tym jest ten właśnie te Stany Zjednoczone są spoko pokazane, nie? Nie. No ta akcja, tam jesteśmy i na tej wiosce, ranchu, czy nie wiem jak to nazwać. No tak, jakieś farmie, nie jest, farmie, tak. Nie, no. No, jest plantacje. Jest strzelanina, jakby tak. Takie... Skarb ukryty gdzieś tak, tam w tych tak. W jakichś elementach na tej... Nic się dzieje i nie jest to przesadzone, a dobrze się czyta, więc Krzyża Pańskiego nie miałem. Tak. No tak, odpowiadając tak. Na początkowe pytanie. No ja też chciałbym tutaj się jakoś, nie wiem, poznęcać może czy coś, ale nawet nie ma, ale faktycznie nie ma nad czym, bo zarówno ten wątek jakby współczesny, tak jak tutaj Krzysiek zauważył, czyta się po prostu bardzo dobrze i jest bardzo dynamiczny. Taki też ku mojemu zaskoczeniu bardzo dobrze się sprawuje ten wątek będący po prostu romansem historycznym. I myślę, że jest tak. Tu potencjał w ogóle dla autora. Tak, no ja może mam problem, ale ja zawsze mam z tym problem, że ta ilość bohaterów mnie przytłacza zazwyczaj w tych momentach, nie? I tak muszę kminić, czy ta postać już była, a jeżeli tak, to co zrobiła wcześniej, nie? I tak muszę to sobie składać zawsze trochę, nie? Na szczęście, no trochę pomaga w tym fakt, że no jakby ciężar historii skupia się na bohaterkach, nie? No mamy silną bohaterkę w tym czasie, powiedzmy, współczesnym. Później się pojawia na chwilę tam Anna Fleming, która też jest dosyć taką silną postacią. A z kolei w tych, powiedzmy, wędrówkach do XIX wieku mamy no też w sumie silną postać, no nie? No bo to jest silna kobieta, która no trochę się bawi, powiedzmy, może zostaje wciśnięta w taką formę kopciuszka. I myślę, że to jest faktycznie taka postać, która no budzi zainteresowanie. Zresztą tam jest Baronowa, która pojawia się dosłownie na chwilę, ale też jakby ma ten taki sznyt, który mówi nam o tym, że to jest postać, która nie wiem, nie potrzebuje pełnić funkcji mężczyzny, żeby być, nie wiem, interesująca, jak to często bywa na przykład w, nie wiem, w kryminałach czy w innych powieściach, gdzie postaci kobiece są jakimiś tam, powiedzmy, protezami, nie? Dla fabuły, nie? Tak, królestwo było określane twardowo. Tak, tak, tak. No to właśnie do tego trochę pije, no nie? Jeżeli się trzymamy na chwilę gdzieś tam szczecińskich autorów, to Stelarowi też zarzucali, że do pewnego momentu, że jego bohaterki to są w sumie tylko mężczyźni, ale przebrani jakby w fatałaszki żeńskie, no nie? Więc tutaj jakby ja nie miałem tego poczucia, nie wiem jak ty. Tak, tak. No on na to zwraca uwagę, nie? Że znamy mało tą herstorię, jakbyśmy to dzisiaj określili, nie? Tak. Powiedzmy Polski w ogóle, nie? Nie chodzi już tylko o Pomorze Zachodnie, ale o Śląsk i tak dalej, nie? Jakby to odkrywamy, ale to dalej jest, jakby dalej to trochę raczkuje. I co? Komu byś polecił tak tą książkę? Bo to, wiesz, nie jest dla każdego, nie? No bo mamy tutaj 600 stron, dużo postaci, dwa różne plany. Może dzięki temu to
do większej ilości osób może trafić, nie? Dzięki tym dwóm planom, nie? Bo jedni lubią to, a drudzy tamto, a i tu się dzieje, nie? No na pewno fani Hermana, jakby nie zawiadą się. Chociaż wejdę ci tutaj na chwilkę z butami, że tak powiem, bo nie wiem, czy ty też zauważyłeś na spotkaniu, które prowadziłeś, że fani Hermana na przestrzeni ostatnich lat się trochę jakby zmienili, nie? Bo jak były to czasy Sedinum czy Latarni Umarłych, to były takie friki zafiksowane na punkcie Pomorza Zachodniego i Szczecina. A teraz przy okazji spotkania premierowego raczej widziałem po prostu czytelników, którzy po prostu lubią dobre powieści z wątkiem historycznym, niekoniecznie osadzone tutaj lokalnie. Tak, tak. Bo też w leżącym na podłodze Krzyżu Pańskim mamy w zasadzie Warszawę, tak. Nie? Jakby Krzyż Pański upadł po raz pierwszy. Pokazanie tej dzielnicy Warszawy i historii tych budynków, co też ma swój smak, fajnie chyba by było się przejść, nie? Tą Aleją Róż, tak? Mhm. Czytając tą powieść. No. To jeszcze jedno słowo poza fabularne, to jest jedyny odnośnik, który sobie zaznaczyłem w takich książkach, to zazwyczaj nie wybieram takich cytatów, ale tutaj mamy, wybrałem taki fragment, w którym jeden z bohaterów właśnie opowiada o zestawieniu kultury polskiej i amerykańskiej. I tam jest, że my Polacy naśmiewamy się z kultury amerykańskiej, która przecież nie ma jakby swojej historii, bo to dalej świeży. Pamiętam ten cytat na temat zabytków. Tak. No, a pokazane jest, że to oni właśnie dbają o tą swoją pamięć i tak dalej. U nas te wszystkie cmentarze, pomniki czy coś zamki zaniedbywane, i tak, obumierają, więc to też ciekawy taki motyw, w którym widziałem trochę jak po prostu Leszek Herman, architekt na co dzień, daje swoje trzy słowa, nie? Człowiek, który odpowiada za, jakby nie patrzeć, renowację takich obiektów i kilka ma na koncie dosyć takich spektakularnych realizacji tutaj w okolicy i w województwie, więc wie co mówi, zresztą każdy z nas, kto przejechał przez przynajmniej jeden region Polski, widział zrujnowane, czy to dwory, czy to kamienice, czy to właśnie jakieś zamki i tak dalej, no nie? I przypominamy sobie o nich dopiero w momencie, kiedy na przykład Tom Cruise chciał wysadzić most w okolicach tej zapory pilchowickiej, nie? Więc to... No, lepiej z nimi nie będzie, nie? Tak. No to tak na marginesie trochę samych rozważań. O książce polecamy Szachownicę. Nie jest to książka na jeden wieczór, jak to u Leszka Hermana zwykło bywać, więc śmiało możecie kupować, bo szybko się nie skończy. Szczególnie, że wieczory teraz długie, więc jest to idealny czas na to, żeby faktycznie mieć dobrą książkę, która na trochę Was przywiąże do siebie. Tylko nie gotujcie wtedy nic. Dobre, tak. Tak. Mało poruszyliśmy, bo jakby tych elementów składowych tej tajemnicy jest mnóstwo, a więc sami odkrywajcie, czym jest szachownica i jakie elementy z tym pudełkiem, szkatułką są związane. I dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Czy czytaliście Hermana, czy lubicie, czy nie czytaliście i dopiero przed Wami. I czy polubiliście. Tak. Dzięki. Dzięki. Do zobaczenia w takim razie i trzymajcie się ciepło. Albo zimno.